Drodzy gromdziarze, to już ostatnia prosta do gali. Gromda 17 z pod tytułem Wabank. Rzecz jasna kilkanaście pojedynków w karcie walk, ciekawe ekstra fajty, ciekawy też turniej w kategorii do 80 kg, ale coś, co musi każdego zachęcić do obejrzenia tego wydarzenia, to rzecz jasna walka wieczoru. To już widzieliśmy, bo widzieliśmy ten pojedynek na gali Gromda 13, dokładnie 371 dni minie do kolejnej konfrontacji Don Diego versus Balboa, bo właśnie o tym pojedynku mówimy. Mateusz Kubiszyn po raz kolejny wejdzie do ringu 4x4, aby sprawdzić swoje umiejętności, aby bronić pasa mistrzowskiego w konfrontacji z Bartłomiejem Domalikiem, którego zna już doskonale, nie tylko z ringu 4x4, ale także z konfrontacji w innych formułach walki. No i właśnie, na tej ostatniej prostej spotykamy się tutaj z bohaterami głównymi tego wydarzenia. Bartłomiej Domalik, witam serdecznie. Mateusz Kubiszyn, witam serdecznie. Cześć, witam. Witam, witam. Zacznę od Bartka. Zacznę od Bartka. Tak nietypowo, to jesteś z pasem mistrzowskim, także towarzystwo masz na swoim pasie. Bartku, jak tak zerkasz na Mateusza z tym pasem mistrzowskim, to czy gdzieś pojawia się w głowie jeszcze powrót pamięcią do tego pojedynku numer jeden z Mateuszem Kubiszynem? Jakieś wspomnienia i jakie to są ewentualnie wspomnienia z walką numer jeden? Nie, ja walkę tą numer jeden mam za sobą. Myślę teraz już tylko o naszym zbliżającym się pojedynku i zrobię wszystko, żeby ten pas zmienił właściciela i tak właśnie będzie. W materiale zapowiadającym ten pojedynek powiedziałeś, że po tej pierwszej walce sięgnąłeś dna. I tutaj moje pytanie jest, jak mógłbyś troszeczkę rozwinąć tę wypowiedź, co miałeś dokładnie na myśli, czy faktycznie jako sportowca, bo wiadomo, że jesteś sportowcem z krwi i kości i te ambicje twoje sięgają bardzo wysoko, to była tak dotkliwa dla ciebie porażka, że faktycznie spowodowała tak drastyczne emocje i troszeczkę wpływ na twoją psychikę i dodało ci to tak mocnego kopa przed tym rewanżowym pojedynkiem? Lepiej nie będę mówił. Nie, myślę, że tak, tak było. Dotknęła mnie bardzo ta porażka, właśnie jako sportowca, ale też troszkę to miało konsekwencje w życiu prywatnym, ale tak jak mówię, już to wszystko jest za mną, a jutro właśnie, bo jakby pokazałem już, że w grudniu, że wraca stary Balboa, a jutro to będzie wisienka na torcie i to udowodnię. Mateusz, ty jesteś w zupełnie innej sytuacji, jak tak się przysłuchujesz Balboły, to masz wrażenie, że jutro drapieżnik podrażniony wchodzi do ringu 4x4 i ta twoja czujność musi być wzmożona, że to nie będzie zawodnik, który jest syty, który ma same zwycięstwa na koncie, tylko jednak wie, z czym się je porażka. Jednak po porażce ludzie potrafią wrócić ze zdwojoną mocą i tak słuchając nawet Bartka, tutaj chyba możemy się spodziewać, że faktycznie to miało miejsce, że ten instynkt jest podrażniony. Tak, to się zgadza. No, ja wiem o tym, że Bartek to jest zawodnik z krwi i kości i właśnie ta porażka, tak jak sam mówi, bardzo mocno go dotknęła i siłą rzeczy on będzie starać się z jeszcze większym apetytem, z jeszcze większą chęcią wejść do tego ringu, żeby odebrać mi ten tytuł, ale no, ja też wiem o tym, że my już mamy przepracowane przez ten rok, przepracowaliśmy bardzo dużo, my rozłożyliśmy naszą wcześniejszą walkę na czynniki pierwsze, my wiemy, co mamy robić i jak to Diego, zawsze leci na patencie, więc będzie też takim razem. U ciebie ten aspekt psychiczny zawsze grał, on był na odpowiednim miejscu, nigdy nie dawałeś się wyprowadzać z równowagi, wręcz przeciwnie, zawsze gdzieś trzymałeś się w odpowiednich ryzach, wiedząc, co masz w ringu zrobić. Tak przysłuchując się nawet Bartkowi i tej wypowiedzi, ty masz wrażenie, że to narzuca na niego dodatkową presję, że też trzeba będzie sobie z tym poradzić, że po drugiej stronie zamelduje się zawodnik, który już go pokona, bo wiem, że ty masz ten analityczny umysł, także tutaj pewnie na te aspekty również zwracasz uwagę. Tak, zgadza się. Jak już sam Bartek podkreśla, że to bardzo mocno go dotknęło i teraz z jeszcze większą energią będzie wchodzić ten pojedynek i też jak sam mówi, albo teraz, albo nigdy, więc wiem o tym, że jakby te zwiększone chęci czasami po prostu przysłaniają to trzeźwe myślenie, przysłaniają to, co mamy robić, powiedzmy, tą robotę w tym ringu, więc ja myślę, że będę to skrzętnie wykorzystywać. Ja wam przerwę, bo się z wami nie zgadzam, bo wydaje mi się, że akurat presja jest większa na Mateuszu, on ma pas, on go musi obronić,
a ja wchodzę głodny i go zabieram. Wiesz, ja nawet nie mówię o tej presji związanej z tym, że kto jest faworytem w tym pojedynku, bo nawet jak zerkaliśmy na typy przed pierwszą walką, to gdzieś to się rozkładało 50 na 50. Nikt nie wiedział, w którą stronę to pójdzie. Jednak przed tym pojedynkiem, tak jak ty zwracasz na uwagę, no Mateusz ma pas mistrzowski, to jest ciężar. To jest ciężar gatunkowy, z którym trzeba sobie również poradzić. Ty wchodzisz tutaj jako człowiek, który może wygrać ten pas i odebrać ten pas Mateuszowi, także w 100% się z tobą zgadzam. Natomiast czy ty odczuwasz jakiś trud związany z tym, o czym rozmawialiśmy? Że to jest starcie numer dwa i ty pewnie jako osoba nie chcesz sobie pozwolić na potknięcie numer dwa. Nie chcę, sobie nie pozwolę, ale wiesz, ja wiem, gdzie byłem po tym pojedynku, nie chcę tam wracać, ale to nie jest dla mnie żadna dodatkowa presja, więc ja, no, wychodzi na to, że ani Mateusz, ani ja nie mamy presji. To oby tak było i oby ten... Chcieliśmy tutaj się dobrze bawić po prostu i to jest piękne w tym wszystkim, że nie mamy presji, robimy to, co kochamy. Ale też tutaj wrzucę od razu jedną rzecz, że na mnie może jakaś tam presja ciążyła, myślę, że presja otoczenia bardziej ciążyła na mnie przy pierwszej obronie pasa, nie? Bo jak to się mówi, nie jest sztuka zdobyć tytuł mistrza, tylko ten tytuł obronić. Ja już to mam za sobą, nie? Więc teraz po prostu dalej robię swoje. Don Diego, ty wskazałeś, że po każdej walce z tobą, albo w każdej walce z tobą, rywale są cieniami samego siebie. Ta pewność siebie jest naprawdę na wysokim poziomie i też w materiałach zapowiadających ten pojedynek powiedziałeś, że najtrudniejsze jest utrzymać i pozbierać psychikę po porażkach. Jak mógłbyś troszeczkę to rozwinąć, co dokładnie miałeś na myśli w kontekście tego nadchodzącego pojedynku? Tak, oczywiście jest tak z tą psychiką, że my tutaj będziemy mieć już tak na dobrą sprawę nasze trzecie starcie, nie? Albo powiedzmy to pierwsze w kickboxingu zakończone remisem, puszczamy totalnie w niepamięć. Tutaj zostajemy tylko przy ringu 4x4, przy ringu Gromdy. I ja tutaj myślę, że w walce, jeżeli ta walka będzie trwać, no to będą wracać do Bartka te demony właśnie ze starego pojedynku. Ja będę skrzętnie wykorzystywać te moje umiejętności, te właśnie tą chirurgiczną precyzję i cały czas rozpracowywanie przeciwnika i tak dalej, a w momentach kryzysowych to Bartkowi będą wracać te demony. Oczywiście ja tego nie mówię, że to będzie stuprocentowe, że będą mu wracać te demony, ale ja przewiduję, że tak może być, bo jeżeli będzie trudny czas, to w walce, czy dla mnie będzie to trudny czas, ja wiem o tym, że będę sobie nawet powtarzać, no ja już to przetrwałem, ja już tutaj byłem, ja to zawsze dawałem radę przełamać, a u Bartka po prostu było tak, że mimo, że Bartek chciał walczyć, to jednak na narożnik rzucił ten ręcznik w obawie o zdrowie Bartka. Też już miałem taką walkę, w której byłem na głębokiej wodzie wcześniej przed naszym pojedynkiem z Łukaszem Parobcem i tam też miałem rozcięcia, więc nie uważam, że jeśli walka by się wydłużała, to moja psychika jest słaba i tego nie wytrzymam, bo myślę, że nie znamy się na tyle, żebyś mógł oceniać moją głowę, ale jeśli jeśli jest, jak mówisz, że po porażce psychika się ciężko odbudowuje, to współczuję po naszym jutrzejszym pojedynku. No jeżeli tak będzie, no to spokojnie, ja i tak wrócę po swoje. Bo ja właśnie sobie z tym poradziłem i to bardzo dobrze, także... Tym bardziej mnie to cieszy właśnie, że wróciłeś na dobre tory, że wróciłeś mocniejszy, bo jakby nie patrzeć, zrobimy jeszcze większe show niż ostatnio, zrobimy jeszcze lepszy pojedynek. A kibice chyba tego pragną, prawda? Ja zapytam o te trudne momenty, które zarówno wspominałeś ty, Bartku, jak i Mateusz wspominał, bo nieodłącznym elementem Gal Gromda są te kryzysy i niezależnie od tego, czy ty masz rekord 8-0, czy Bartek ma 7 wygranych, 1 porażkę, czy to są zawodnicy, którzy mają ten rekord bliższy gdzieś, jeśli chodzi o wygrane i porażki, to największą chyba umiejętnością w ringu 4x4 jest no właśnie, powściągnąć te demony i radzić sobie w trudnych sytuacjach, które niewątpliwie mogą się pojawić. Czy to doświadczenie, które macie w ringu na 4, powoduje, że jesteście zawodnikami jeszcze bardziej nietykalnymi w tej specyficznej formule rywalizacji, w najbrutalniejszej formule walk na gołe pięści, że już umiecie sobie z tym po prostu radzić zdecydowanie lepiej i o wyniku tej walki zadecydują jeszcze większe detale niż przy pojedynku numer 1. Tak, na pewno ma wpływ tutaj doświadczenie na radzenie sobie właśnie z różnymi sytuacjami w ringu. No ale myślę, że jutro nie będzie takiej sytuacji, żeby ten pojedynek trwał aż tak długo.
O, odpowiedź z drugiej strony. Co z tymi kryzysami? Jak ewentualnie zareagujesz na tę krótszą walkę? To już mówiliśmy, tak jak Bartek mówił, że ten pojedynek skończy się ciężkim KO. Tak ja na to odpowiedziałem. Obiecuję, skończy się. Bartek, ty powiedziałeś, że po drugim pojedynku ewentualnie wygranym z Mateuszem nie będziesz chciał tej konfrontacji numer 3. Co miałeś dokładnie na myśli? Czy to będzie taki mocny stempel i z takim przytupem to zrobisz, że nie będzie sensu robić tej trzeciej konfrontacji? Coś chyba gdzieś źle usłyszałeś. Ja powiedziałem, że po naszej teraz walce, która będzie jutro, nie mam problemu z tym, żeby był trzeci pojedynek, ale wydaje mi się, że to Mateusz nie będzie chciał już rewanżu ze mną. A, no właśnie, no to w tę stronę, czyli nie będzie tej trzeciej walki, ale nie za sprawą twoją, tylko Mateusza. Odpowiedź? Zawsze tak jest, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc ja ten pas zdobyłem. Ja jestem pierwszym mistrzem Gromdy i oczywiście nie biorę tego pod uwagę, ale jeżeli nawet dojdzie do wypadku przy pracy i przegram ten pojedynek, no to po prostu będę chciał wrócić po swoje i będę miał podobnie jak Bartek, nie? Że to będzie mój cel życiowy, że to będzie, bo ja po prostu będę jeść z myślą o Balboju, będę spać z myślą o Bartku i będę trenować z myślą, żeby wrócić po pas. Znaczy byłaby taka sama historia jak z Bartkiem po pierwszym pojedynku, także ta obsesja nazwisk by was goniła i tego największego rywala, jeśli chodzi o formułę walk na gołe pięści. Ja chciałbym pamięcią wrócić do tego pojedynku numer jeden. Uciekamy trochę od tego, Bartek, bo wiadomo, że... Ja już nie pamiętam. Wydaje mi się, że doskonale go przeanalizowałeś i pewnie troszkę wypierasz, natomiast faktycznie pewnie wnioski zostały z tego wyciągnięte. Jak mógłbyś wrócić tak pamięcią do tej walki, przede wszystkim, gdzie popełniłeś największe błędy, jakie wnioski z tej pierwszej walki wyciągnąłeś? Co tam zostało zrobione nie tak i o co masz do siebie największe pretensje? Nie, tam wiesz, tak naprawdę było bardzo dużo rzeczy, które się złożyły na tą porażkę. Nie chcę, wiesz, teraz tu znowu o tym wszystkim wspominać, bo to znowu będzie brzmiało jak jakieś tłumaczenie. W tym momencie wydaje mi się, że już kibic tego tak nie odbierze, bo jesteśmy na ostatniej prostej, wziąłeś pojedynek numer dwa, jesteś w fantastycznej formie. Ale właśnie pierwsze co, w ogóle to nie był mój dzień, nie czułem tego dnia zupełnie żadnych emocji, wszedłem do tego ringu jakiś uśpiony. Mateusz mnie zaskoczył na początku tego pojedynku. Mimo to gdzieś tam go trafiłem, miałem dobry moment, żeby skończyć tą walkę, no ale tak jak wcześniej wspomniałem, byłem uśpiony i nie było tego instynktu, który zawsze miałem, kiedy czułem, że mam kogoś zranionego i kończyłem robotę. Przespałem ten moment, zszedłem do narożnika, poczułem, że z ręką jest coś nie tak i później wszystko, wiesz, tak naprawdę zaczęło się sypać. Ja pomijając to, że nie mogłem zadawać ciosów tą ręką, ja nie mogłem dobrze się nią zasłonić, bo jak Mateusz mnie w nią trafiał, to zwyczajnie bolała, więc ta ręka była nisko, pozamykał mi oczy. Wiesz, naprawdę dużo czynników się złożyło na tą porażkę, a to nie była jakaś tam jedna rzecz. Mimo to, że dużo rzeczy nie zagrało, to byłem blisko i tak wygrania tego pojedynku. A jeśli chodzi o te aspekty, którymi zaskoczył ciebie Mateusz, bo wiadomo, że może się coś nie składać po twojej stronie. Można też się pokazać z wyśmienitej strony, dać siebie 100%, a i tak to nie wystarczy, bo rywal po drugiej stronie będzie przygotowany jeszcze lepiej, natomiast to wtedy sumienie jest pewnie trochę czystsze niż w przypadku, kiedy coś się nie poukładało. To Mateusz, jaki był twoim zdaniem w tym pierwszym pojedynku? Gdzie był zawodnikiem dla ciebie trudnym? Nie powiem nieuchwytnym, natomiast trudnym. Czy były jakieś takie elementy, które ciebie w tej pierwszej walce Mateusza zaskoczyły w kontekście tego, jak oglądałeś jego pojedynki, a w ringu pojawiło się coś nowego? Znaczy nie, znaczy niczym, wiesz, jakimś, ruszył do przodu, wcześniej z reguły bardziej spokojnie zaczynał pojedynki, ruszył, wiesz, może przez to, że widział, że jestem uśpiony i mnie zaskoczył, tym tak naprawdę najbardziej zburzył cały plan mojej walki. No i przede wszystkim zaskoczył mnie tym, że wstał, bo jak go trafiłem, to miałem wrażenie, wydawało mi się, że nie wstanie, bo widziałem w jego oczach, że naprawdę poczuł ten cios. Mateusz, odbijam do ciebie piłeczkę i oddaję tobie głos. Wspomnienie pierwszej walki. Gromda 13-370 dni temu, natomiast pojedynek bardzo istotny, no bo to był pojedynek, który wyłaniał tego, który pozostawał cały czas niepokonanym na galach Gromda. Jakie jest twoje wspomnienie związane z tą pierwszą walką i edycją numer 13? To takie mieszane uczucia bardzo mocne, ponieważ
Przed walką w sumie było wszystko ok, wchodziłem do ringu przygotowany, skupiony, jak zawsze, nie? Po prostu jestem profesjonalistą i nie pozwalam sobie na jakieś tam drobne rzeczy, które są przed walką, a nawet jeżeli się zdarzają, to po prostu je puszczam wolno, nie? Niech sobie to gdzieś tam idzie, a ja skupiam się tylko na robocie. I później taka duża huśtawka emocji, duża huśtawka tego, co się działo, ponieważ w pierwszej rundzie to ja posadziłem Bartka na dupę i to Bartek był liczony. Właśnie zaskoczyłem go i w drugiej rundzie właśnie dostałem najpierw raz, później drugi raz i były mroczki przed oczami. Naprawdę Bartek mocno bije, więc no, nie bez powodu jest królem nokautu, ale też zdziwienie Bartka właśnie było wtedy, kiedy ja wstałem, bo tego kokosa nie da się rozbić, więc siłą rzeczy i Bartkowi to się nie udało. Wstałem, przetrzymałem ten kryzys i w następnej rundzie już z powrotem był plan na to, żeby działać. Co zaskutkowało tym, że skończyła się walka na moją korzyść. Elementy, którymi zaskoczył ciebie Bartek w pierwszym pojedynku, bo pytałem o to Bartka, także wypada zapytać także ciebie, Dondiego. Nie zaskoczył mnie Bartek niczym, po prostu tylko potwierdził to, że ma mocny cios i jest bardzo dynamiczny, więc na to chcieliśmy uważać, tego się powiedzmy w cudzysłowie obawialiśmy i to się tylko potwierdziło, ale no właśnie wrócę tutaj do tego przełamywania, tego trudnego momentu, tego kryzysu. Ja się podniosłem i zostawiłem to z tyłu, zacząłem robić robotę od nowa. Myślisz, że to był kluczowy moment? To ten powrót po knockdownie, kiedy Bartek zobaczył, że ty jesteś w stanie przetrzymać nawet taki mocny cios. Oddaję ci. Ja zobaczyłem, że mam uszkodzoną rękę. To też, jeśli zmierzasz do tego, że ja zobaczyłem, że Mateusz wstał i podniósł się po moim ciosie i ja zwątpiłem w siebie wtedy, to nie było tak. Nie było zwątpienia, tylko no zwyczajnie... Nie dało rady zadawać ciosów, nie dałem rady się bronić, no a później już nic nie widziałem. Wiecie, spotykamy się właśnie tutaj, żeby poznać perspektywę jednego i drugiego, bo to bardzo ciekawi kibiców, jak zawodnicy widzą po drugich stronach, bo perspektywa zawodnika, który może stać nad, nie wiem, potencjalnie już pokonanym, jest zupełnie inna niż człowieka, który powstaje i chce pozostać w tym pojedynku, także pewnie zupełnie inne odczucia zresztą, co słyszymy w waszych wypowiedziach, że ty widzisz to zupełnie inaczej, a Dondiego widzi to zupełnie inaczej. Jak ta sytuacja wygląda z twojej perspektywy? No właśnie... Ja nawet nie chcę jakoś super przypominać sobie tego momentu, kiedy po prostu tam padałem, bo tak jak mówię, zostawiłem to z tyłu. Wstałem, jakby reset głowy, reset mózgu, zaczynamy robotę od nowa. I to jest właśnie ten klucz, i który oczywiście zadziałał, tak? Tak jak u Bartka było to po przegranym pojedynku, to, że po prostu musiał się pozbierać, tak ja szybko pozbierałem się po tym knockdownie. Po przegranej, Bartku, bardzo często podkreślałeś i to też widzieliśmy w ostatnim twoim pojedynku, że bardzo się zmieniłeś. Też widzimy to w zakulisowych zachowaniach. Zawsze byłeś bardzo skupiony, natomiast tutaj widać już ten fokus na najwyższym poziomie, pełne skupienie, nie szukasz interakcji, tylko ten cel jest celem nadrzędnym i to u ciebie widać w zachowaniu. Jak bardzo się zmieniłeś i pod jakim kątem przede wszystkim ty uważasz, że jesteś teraz inną osobą, innym zawodnikiem? Jak to wpływa na twój codzienny fach i codzienne zachowanie? Znaczy wiesz, przychodzimy tutaj do pracy, więc 3 miesiące przygotowań po to, żeby przyjść, zrobić tutaj robotę i pokazać to, co wytrenowaliśmy przez ten czas, więc skupiam się właśnie na tym, bo to jest najważniejsze, a nie szukam sobie tutaj jakiegoś rozkojarzenia niepotrzebnego. Co się zmieniło? Wydaje mi się, że to, że poczułem smak goryczy porażki i właśnie to dało mi właśnie takiego kopa jeszcze do cięższej pracy, jeszcze bardziej chęci wygrywania, żeby po prostu odebrać ten pas. Nie powiem paradoksalnie, bo tak często bywa, natomiast uważasz, że to był dodatkowy impuls, że na koniec to wychodzi na dobre, że wiadomo, że ta porażka w rekordzie wygląda źle i to są nie są pozytywne wspomnienia, natomiast na końcu można wyciągnąć z tego sporo dobrego? Tak, zdecydowanie, bo ja właśnie już wspominałem, że przed naszą walką z Mateuszem miałem wrażenie takie samo, jakie on ma teraz, że nikt nie jest w stanie mnie pokonać, że ja jestem najlepszy, wygrywałem z takimi wielkimi zawodnikami, więc no co jak może zagrozić mi Mateusz, który waży 95 kg, jak ja wygrywałem z naprawdę wielkimi chłopami.
a teraz poczułem, że jednak może być i to dało mi właśnie takie jeszcze większe skupienie na celu i większą motywację na pewno. Pojedynek ostatni Bartka Domalika, bo ty, Mateusz, oglądasz wszystkie gale Gromda, często też tu bywasz, jesteś obecny, nawet jeśli nie występujesz. Powrócił po tej przegranej walce numer 1 na gali Gromda 13 i powrócił Bartek w bardzo dobrym stylu, bo to był Bartek bardzo eksplozywny, startujący od pierwszych sekund. Widać było, że to było potrzebne Bartkowi. Jak wspominasz ten pojedynek i czy dostrzegłeś coś ekstra, coś nowego w tej walce ostatniej Bartka? Oczywiście oglądałem ten pojedynek spod samego ringu i kibicowałem Bartkowi, ponieważ jakby nie patrzeć, no, my darzymy siebie bardzo dużą sympatią i my tego nie ukrywamy. W ringu jesteśmy największymi wrogami i nie ma w Gromdzie gości, którzy by nas pokonali, tak? To my jesteśmy tutaj najlepsi, to my walczymy tylko o ten prym, tak na dobrą sprawę. I mi też zależało na tym, żeby do naszego rewanżowego pojedynku doszło wtedy, kiedy Bartek będzie w 100% przygotowany. Ja nie chciałem, żeby to wyglądało tak, że rzeczywiście jest walka i zaraz od razu jest rewanż, z racji takiej, że te demony mogłyby wracać, tak? Teraz już jestem spokojniejszy o to, że Bartek jest w 100% dyspozycji, że on już przeżarł, już po prostu przetrawił już tą porażkę, wrócił na tory zwycięstwa i teraz najzwyczajniej w świecie jest w 100% przygotowany, sfokusowany, zmotywowany jeszcze bardziej niż wcześniej, więc zrobimy robotę. Jak ty wspominasz ten ostatni pojedynek z Savage'em, bo to była ważna walka, tak jak wspomina Mateusz, trzeba było coś sobie przede wszystkim udowodnić, bo to kibice to jest rzecz dodatkowa, przede wszystkim ta ambicja sportowa się działa w środku i też widzieliśmy twoją radość po tym występie, że ona była bardzo szczera. Nie jesteś człowiekiem, który bardzo okazuje mocne emocje, natomiast po tym pojedynku byłeś otwarty i widać było, że kamień serca uciekł. Znaczy, ja nie musiałem nic sobie udowadniać, bo ja nigdy w siebie nie zwątpiłem, mimo że przegrałem pierwszą walkę z Mateuszem, to nigdy nie zwątpiłem w to, że dalej mogę wygrywać, więc ja byłem pewny w wyniku tej walki, ale właśnie tak jak wspominasz, ucieszyłem się bardziej dlatego, że już byłem pewny, że mam ten rewanż z Mateuszem. Czyli to był ten faktor, który tutaj przyniósł największą radość. Widać, jak to jest istotny pojedynek. Jeszcze jedna kwestia. Powiedziałeś, Bartek, w jednym z materiałów, że człowiek, który nie ma nic do stracenia, jest najniebezpieczniejszy. Do czego tym chciałeś nawiązać? Czy to jest właśnie ta twoja sytuacja aktualnie przed pojedynkiem z Mateuszem, który posiada pas mistrzowski? Czy jednak troszkę inaczej to definiujesz i to jest zdecydowanie głębsze zdanie? Nie tak, na pewno głębsze, ale nie będę tutaj o tym się rozwijał. Ale właśnie, no tak, to jest właśnie też jakby troszkę ta historia z tym dnem, więc zostawię to dla siebie, ale to wszystko były skutki tej porażki, więc jakby nie mam nic do stracenia aktualnie i idę po ten pas. Mateusz, no, też jesteś gościem bardzo doświadczonym i życiowo i pewnie były lepsze i gorsze momenty. Czy pod tym się podpisujesz, co powiedział Bartek w tym materiale, że no, człowiek, który nie ma nic do stracenia, jest niebezpieczny, jest groźny, jest zdeterminowany i potrafi postawić wszystko na jedną kartę? Jasne, to się zgadza, oczywiście. Oczywiste jest też to, że jeżeli podążają za tym umiejętności, u Bartka się oczywiście nie boję o umiejętności, więc tutaj wydaje mi się, że ta psychika będzie odgrywać kluczową rolę i też wiem, przynajmniej ja to tak odebrałem, że Bartek, jeżeli przegra drugi raz ze mną, to walka o kolejna walka o tytuł mistrza Gromdy to będzie dla niego bardzo ciężka przeprawa przez kolejne pojedynki z innymi pretendentami, tak? Ponieważ no, dwa razy powiedzmy będzie przegrana, więc to już mocno oddala. Znowu trzeba będzie budować Balboę na nowo, znowu trzeba będzie budować króla nokautów do tego, żeby nie będzie takiej sytuacji. Tutaj widzicie, lubimy też się przekomarzać. Ale zobaczcie, jak różnie odpowiadacie. Ty jesteś bardzo taki, Bartku, konkretny w swoich wypowiedziach. Masz proste zdanie. Tu troszeczkę próbuję wyprowadzać z równowagi Mateusz barwnym. Znaczy, nie wyprowadza, tylko wiesz, jakby ja tu od razu odpowiadam na jakby jego jakąś, wiesz... Narrację. Narrację. I tyle. No, jakby nie patrzeć, no
jesteśmy różnymi osobami, tu też nie ma co ukrywać, tak? No właśnie tak jak Bartek jest osobą, która przed walką skupia się bardzo mocno na robocie, fokusuje się, jakby zamyka się w tym, wizualizuje sobie, zamyka się w tym pojedynku, tak to określimy. A ja to jestem taki trochę śmieszek, heheszek, lubię sobie pogadać, lubię sobie porozmawiać z ludźmi, oglądam różne inne pojedynki, ale w momencie, kiedy jakby trzeba, pyk, pstryczek przeskakuje i ja skupiam się wtedy na robocie. Taki sposób na siebie. Drażni ciebie trochę takie podejście, że jesteś trochę innego typu zawodnikiem, czy potrafisz to przyjąć spokojnie? Nie, dlaczego mnie drażni? Ja jakby kocham siebie, jakim jestem i nie chciałbym być inny. No to się zgadza. Te nasze różnice tylko pokazują, że można być zupełnie innym człowiekiem, ale sportowcami jesteśmy bardzo podobnymi, bo obaj chcemy być najlepsi. Obaj chcemy być, powiedzmy, niepokonanymi. No niestety, oczywiście, no Bartek tylko przeze mnie został pokonany, ale to nie znaczy, że właśnie on nie pragnie mi oddać tego samego i powie, widzisz, 1-1. Pan... No. No dokładnie tak będzie. Sam wywołał, widziałem, że to tak spuentujesz. Panowie, przechodzimy do walki numer 2, bo trochę rozmawialiśmy o tej przeszłości, o budowaniu napięcia, o tych przygotowaniach, które z jednej i drugiej strony były intensywne i bardzo owocne, natomiast trzeba to wszystko udokumentować, udowodnić, zmaterializować podczas gali Gromda 17 Wabank. Jakiej wy się walki spodziewacie? Bartku, tutaj do ciebie pytanie jako pierwszego, chyba że jako pretendent dodajesz to Mateuszowi. Na siebie, ja ci mogę odpowiedzieć. Spodziewać się możemy, wiesz, wszystkiego, a tak naprawdę w ringu może wszystko się zmieniać, bo to jest ring i wiesz, możesz mieć plan ułożony od A do Z, a tak naprawdę bardzo często trzeba go zmieniać w trakcie walki, bo to akurat, co sobie tam ułożyłeś, nie idzie i trzeba szybko improwizować i działać, więc no ciężko tu odpowiedzieć na to pytanie tak jednoznacznie i klarownie, natomiast ja też zapytam ciebie w inną stronę. Czy od siebie oczekujesz czegoś ekstra w tym pojedynku numer 2? Czegoś, co chciałbyś pokazać i zostawisz to pewnie dla siebie, bo to jest naturalne, że nam nie powiesz, w jaki sposób będziesz chciał zaskoczyć Mateusza. Natomiast czy są jakieś takie rzeczy, nad którymi chciałbyś w tym pojedynku przede wszystkim popracować, które chciałbyś wdrożyć i to będzie też celem w tej walce poza zwycięstwem? Oczywiście, żebym chciał, bo tak jak wspominałem gdzieś tam wcześniej w wywiadzie, że no troszkę zmieniliśmy w przygotowaniach i oczywiście, że chciałbym właśnie wdrożyć te rzeczy, które tam wytrenowaliśmy przez ten czas. Myślę, że się uda. Na to oczywiście liczymy, bo najlepsza wersja Bartka Domalika w konfrontacji z najlepszą wersją Mateusza Kubiszyna to jest coś, na co czekają kibice Gromdy. Mateusz, po twojej stronie, czego ty się spodziewasz po tym pojedynku, jaka to będzie walka, czego mogą spodziewać się kibice? Jak ty byś chciał, żeby ten pojedynek wyglądał numer 2? Ja przyjmę to, co nam ring przyniesie. O, tak myślę, że łatwo to będzie można skwitować, ponieważ no, zgodzę się tutaj z Bartkiem, że możemy sobie planować, rozkminiać i mówić, czy walka skończy się do drugiej rundy, czy walka skończy się już dopiero w piątej rundzie. Ring Gromdy wielokrotnie pokazywał, że zapowiedzi, czcze zapowiedzi z reguły nijak się miały do tego, co bywało w ringu. Oczywiście tutaj nie chodzi tak na dobrą sprawę o to, czy Bartek się przygotował lepiej, czy ja jestem lepiej przygotowany do tego pojedynku, tylko najzwyczajniej w świecie znowu dyspozycja dnia, odrobina tego szczęścia, które sprzyja lepszym i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc tutaj możemy się spodziewać wszystkiego tak na dobrą sprawę. Czy są jakieś elementy dodatkowe u Dondiego, które będą wdrożone w tym pojedynku, czy zobaczymy to, co widzieliśmy w ostatnich 8 walkach i tam był pełen przekrój Dondiego, a jak ktoś chce, to niech spróbuje odebrać ten pas mistrzowski na twoich zasadach. Ci, którzy obserwują mnie od samego początku mojego pobytu w Gromdzie, od pierwszych moich walk, to widzą, że ja bardzo mocno, bardzo szybko ewoluuję tutaj, że ja z walki na walkę jestem coraz lepszy, że ja oczywiście z biegiem walki staję się coraz lepszym zawodnikiem i czytam tego przeciwnika, ale no właśnie o to chodzi, że ja już im większe doświadczenie, tym bardziej wiem, co działa, czego lepiej omijać, czego unikać, jak robić, żeby zawsze wygrywać.
na chwilę obecną to wszystko działa i będzie działać zawsze. Ja już bym chciał zobaczyć ten pojedynek numer 2 Balboa versus Don Diego na gali Gromda 17. Panowie, troszeczkę spuszczamy temperaturę i schodzimy na chwileczkę kilka stopni niżej. Luźniutkie pytania do Was na koniec. Don Diego i Balboa, tutaj odpowiadamy sobie dowolnie, bo to nie jest związane bezpośrednio z tym pojedynkiem. Komu byście najchętniej wpuścili w pierdol? Spuścili w pierdol niekoniecznie w Gromdzie, tylko po prostu czy jest jakaś osoba, z którą chcielibyście na przykład się zmierzyć, skonfrontować swoje umiejętności? Na moje, jak powiedzmy, będę pierwszy. Ja chciałbym mierzyć się z, na przykład z zawodnikami z amerykańskiego BKFC typu Mike Perry. Wiem o tym, że tam są kategorie wagowe i troszeczkę inaczej to wygląda niż u nas, ale już niezależnie, czy zaprosilibyśmy tamtych Amerykańców do nas, czy my byśmy lecieli, choćby nawet z Bartkiem mielibyśmy polecieć i zaprezentować, jak Polacy walczą na gołe pięści. I to jest dla mnie, powiedzmy, taki, powiedzmy, no nawet ciężko mi to nazwać, może nie cel, takie małe wyzwanie. Marzenie. Wyzwanie nie. Bardziej wolałbym to traktować w kategorii marzenia takiego, żeby zawalczyć za oceanem i pokazać, że to Polacy są najlepsi na świecie w walkach na gołe pięści. O, to ciekawe wyzwanie. Bartku, ty masz kogoś na swoim celowniku? Nie wiem, czy mogę mówić, żeby to nie był później dowód w sprawie. Nie, tak naprawdę to... To grubo. Tak naprawdę to żartuję i skupiam się na jutrzejszej walce, nie wybiegam w przód, bo tak jak wiecie, to jest dla mnie najważniejsze i nie liczy się tam nic innego. Chociaż to, o czym wspomniał Mateusz, to brzmi bardzo fajnie i fajny, ciekawy pomysł. Pytanie do Balboa, to jest zaskakujące trochę pytanie, bo zazwyczaj z tej sfery pytania padają do Mateusza, więc podobno jest jakiś freak do wyjaśnienia, kogo masz na celowniku, czy chodziło o konkretną jakąś jednostkę, którą mógłbyś tutaj wymienić. To jest pytanie od naszych fanów, także tutaj spodziewamy się, że padnie jakaś konkretna odpowiedź. Ja się nie biję z freak fighterami. A wiesz, no mógłbyś się bić w ringu na przykład 4x4, go tutaj ściągnąć. Żartujesz? No właśnie, tutaj też się podepnę po to. Gdzież friki do Gromdy? No proszę ciebie. Okej, okay, dobra. Szanujmy się. To zostawiamy ten temat. Czym jesteś w stanie zaskoczyć Don Diego, czego nie było w poprzedniej walce? O tym troszeczkę już odpowiadałeś, także tutaj raczej... Odpowiem jutro. No, tego się spodziewaliśmy. Jeśli wygrasz, Bartku, to kto następny? Czy na razie jest Mateusz? Tak jak przed chwilą odpowiedziałem, nie wybiegam do przodu. No to mamy tyle. Pytanie już dotyczące tego pojedynku. Powolutku zbliżamy się do końca. Duża presja czy spokój przed tym starciem? Jak wygląda to z Twojej strony? Spokój. U mnie jak zawsze, ludzi garbudzik. No i pytanie oczywiście o przewidywania na koniec. Która runda, jaki sposób zakończenia pojedynku, wymarzony być może jakiś cios na galę Gromda 17. Mateusz, zacznij. Ja spodziewam się długiego pojedynku, chirurgicznej precyzji i oczywiście kończącego ciosu lewą bądź prawą ręką. Dobrze, nie nogą. A tutaj obaj moglibyście poszaleć. Przyjąć, także nie by się nie kłóciło to. Ja właśnie nie przewiduję długiego pojedynku, raczej nastawiałbym się na krótki. Krótka walka, długa wojna. Niech to będzie po prostu fantastyczny pojedynek. Ostatnie słowo. Ostatnie słowo do przeciwnika przed nadchodzącym pojedynkiem. Bartku. Dużo zdrowia. Dokładnie tak. Bądź zdrów i do zobaczenia. To się musi dobrze zakończyć. Bartłomiej Balboa Domalik, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Mateusz Don Diego Kubiszyn, dziękuję. Dzięki. Serdecznie. To było ostatnie spotkanie face to face. Na razie słowem, a nie czynem. Czynem będzie podczas gali Gromda 17 w ringu 4x4. Rewanżowy pojedynek mistrz kontra pretendent. To już widzieliśmy, natomiast 371 dni czekamy na drugi pojedynek. Walka główna podczas gali Gromda 17 Wabank. Zobaczymy, kto pójdzie tutaj Wabank w ringu 4x4. Bądźcie z nami, Gromda TV, Gromda 17, Wabank. To będzie wydarzenie, które pozostanie długo w Waszej pamięci. Gromda 17 już w piątek o 20:00. Don Diego versus Balboa 2. Oglądaj na żywo na gromda.tv. Nie będzie miękkiej gry.